tego wieku. To jest pamiątka rodzinna, przekazywana z pokolenia na pokolenie. Niestety bohater no, w tej bardzo trudnej rzeczywistości Wilna, okupowanego przez Sowietów, zmuszony jest przez no, czynniki takie prozaiczne, ekonomiczne, do spieniężenia owej pamiątki. No i cóż się okazuje? No nikt nie chce jej kupić, w muzeum nie chcą za bardzo tej szabli. No to potem się okazuje, że w zasadzie no to dobrze by było może przechować ową broń białą chociażby na jedną noc u jednego ze znajomych i potem na drugi dzień to jakoś mógłby się Paweł zastanowić, co dalej z owym fantem zrobić. No i cóż, i rozpoczyna się w zasadzie scena taka no tragikomiczna, no bo proszę sobie wyobrazić. Bohater w deszczu chodzi ulicami Wilna, szablę ma zawiniętą w jakąś starą gazetę. Oczywiście ta gazeta przemaka, za papieru wyłania się błyszczący metal. Paweł puka od drzwi do drzwi, chodzi, prosi, aby chociaż jakaś jedna osoba, jakiś jeden człowiek dobrej woli zdecydował się przechować ów eksponat. No i każdy mu po kolei odmawia. W pewnym momencie oczywiście ta szabla jeszcze wypada mu z ręki, robi się straszny hałas, ktoś tam krzyczy, złodziej, złodziej. Bohater jest zmuszony do ucieczki. Gdzieś tam w końcu oczywiście znajduje jakąś przyjazną przystań u jednego ze swoich kompanów. No ale przecież kolejna scena kapitalna, no jeżeli sobie przypomnimy no takie nawet bardzo ogólne znaczenie szabli, no nawet przecież jeżeli przypomnimy sobie nasz narodowy hymn i czymże ta szabla miałaby być w naszej historii, no to pewne tutaj znaczenia naddane, no wydają się oczywiste. No, no chodzi sobie człowiek po okupowanym Wilnie z szablą, no i nikt tej szabli w owym Wilnie przyjąć nie chce. No to przecież tutaj no bardzo sugestywny obraz tego, o czym Józef Mackiewicz jednokrotnie wspominał, a więc o takiej okupacji wewnętrznej. No bo Mackiewicz często sprzeciwiał się takim binarnym podziałom, bardzo prostym, że oto jest kraj okupowany, jest ten zły okupant. Ale częstokroć przecież ludzie sami stają się dla siebie okupantem w takiej rzeczywistości. To sami częstokroć się okupują, okupują się przez swój własny strach, przez jakieś uprzedzenia, przez jakąś taką bierną, no można by powiedzieć wręcz kolaborację, ale polegającą na tym, że no chociażby tutaj nie przyjmę tej szabli, no bo się boję, no bo znajdą u mnie broń szlachecką, no i cóż to będzie, a przecież można by powiedzieć, no że no przecież rzecz zupełnie błaha i niewielka, cóż to taką przysługę wykonać dla swojego przecież wieloletniego przyjaciela. Jeżeli chodzi o tą maestrię jeszcze w drodze donikąd, no to przecież motyw zorzy polarnej. Bardzo zresztą ciekawy. Otóż w którymś fragmencie książki mamy taki fragment, mamy taki epizod, w którym to rzekomy prorok, Oluk, właśnie młody chłopak, doznaje jakiejś szczególnej mocy, przynajmniej rzekomo doznaje jakiejś szczególnej mocy ze strony opatrzności, no i właśnie ma przepowiadać przyszłość i w jakiejś zapadłej wiosce w Popiszkach Podwileńskich nad jego domem ukazuje się zorza polarna na wzór no właśnie gwiazdy betlejemskiej. No zorza polarna jednak zjawisko dość nietypowe w naszych szerokościach geograficznych, chociaż możliwe. Kolejna rzecz, też przecież bardzo symboliczna, obraz wyłapywania psów na ulicach wileńskich, który to obraz potem miałby jakoś zapowiadać późniejsze wywózki ludności polskiej. No to przecież też znaczenie bardzo duże i też rzecz bardzo funkcjonalna. Obraz liści, przez które przechodzi jedna z głównych bohaterek. Te liści oczywiście wirują, wzlatują w powietrze i to jakoś miałoby symbolizować stan psychiczny, stan ducha. Kapitalne przecież stwierdzenie
samej Marty, żony Pawła, że ona w zasadzie boi się samego strachu. To jest jedyne, czego ona się boi. Nie boi się jakichś tam strasznych wydarzeń, które mogłyby nastąpić, ale boi się samego strachu, no bo człowiek w strachu przecież mógłby dopuścić się wielu czynności, których by nie dopuścił się w jakimś normalnym stanie ducha. Rzecz kolejna, rola ptaków. No częstokroć nawet ze szkoły pamiętamy rola przyrody w różnych powieściach i ta przyroda jakoś tam z człowiekiem miałaby być związana i coś tam więcej o człowieku mówić. No w drodze donikąd coś takiego w zasadzie nie zachodzi. To znaczy zachodzi, ale zupełnie inaczej. Tutaj nie tyle rola przyrody, ale rola ptaków. Jako że sam Mackiewicz był ornitologiem przecież i ptakami się interesował, no to mamy tutaj bardzo wiele opisów życia ptactwa, co w owym czasie i to nawet co dnia, co do dnia i co do godziny robią łabędzie, albo kaczki, albo jastrzębie. I tak moglibyśmy pewnie jeszcze bardzo długo wymieniać. Zresztą bardzo symboliczna też postać ptasznika w powieści się pojawia. I kiedy ów ptasznik zostaje aresztowany przed wywózką na Sybir, w całym tym rozgardiaszu kot łapie jego kanarka i tak naprawdę ów ptasznik bardziej przejmuje się losem tego zabitego kanarka niż że swoim własnym losem. A zresztą w tym całym rozgardiaszu to jeszcze w ogóle klatki są poprzewracane i jeszcze te ptaki jakoś z klatek wylatują. No to przecież też rzecz dość oczywista i tutaj jakieś pewnie znaczenia moglibyśmy bardzo łatwo sobie dopowiedzieć. No właśnie, ale myślę, że powoli będziemy zmierzać ku końcowi tego naszego premierowego spotkania, tej premierowej kawki u pieśniarzy. Skoro zaczęliśmy literaturą, no to być może także literaturą należałoby skończyć. Skoro zaczęliśmy fragmentem z początku powieści, no to może chronologicznie rzecz ujmując, skończymy fragmentem, który jest epilogiem. Droga donikąd, scena ostatnia. Jechali długo lasem. Później minęli mostek, później dojechali do kamienia wielkiego, który był pokryty zupełnie mchem i z daleka wyglądał jak pagórek. Rzeczywiście rosła tu wyjątkowo wysoka paproć. Paweł zatrzymał konia. Marta uniosła się trochę na łokciu. Chyba nie pojedziemy tą drogą, o której ta kobieta wie, że mieliśmy jechać. Jasna rzecz, że nie. I skręcił nie w prawo, a w lewo. Droga szła zrazu tym samym lasem, później przez gęste podszycie. Kilka razy odbiegały od niej inne dróżki, ale znać sezonowe, wyjeżdżone kiedyś, gdy wożono drzewo, teraz zarośnięte. Pawłowi zdawało się, że jadą ciągle prosto, ale pod nimi droga zaczęła zanikać stopniowo. Koń szedł leniwie. Gąszcz stawał się bardziej nieprzenikniony, bo po bokach. Później na wprost las widocznie żednął i zaczął przeświecać. Może natrafimy na chatę jakąś? Powiem, że zbłądziliśmy. Zbliżał się wieczór, robiło się chłodniej. Martę trzęsło. Zimno mi, powtórzyła. Okrył był ją już przedtem, czym tylko miał, więcej nie miał. Koła podskakiwały po korzeniach, droga przechodziła w ledwo dostrzegalną ścieżkę i wyjechali na starą, dawno już opuszczoną porębę. Koń stanął. Paweł zeskoczył, by zbadać. Przed nimi było bagno z uformowanym pośrodku rodzajem stawu, na którym kwitły białe i różowe nenufary. Zerwały się dwie dzikie kaczki, po obydwu stronach ścieżki stały gęsto pnie po ściętych drzewach, także nie było nawet jak wykręcić wozem. Powrócił i siadł na najbliższym pniu.
Wysoko, wysoko krzyczał jastrząb. Paweł posiedział chwilę, patrząc bezmyślnie, jak koń sięga pyskiem po jakieś ziele. Przypomniał sobie nagle dlaczegoś właśnie w tej chwili, że pod przednim siedzeniem w słomie musi leżeć schowany pistolet. Wstało się żale, by zobaczyć. Nie dlatego, żeby miał jaki konkretny zamiar w głowie, a tak, po prostu przez ciekawość, bo zapomniał był o nim. Dotychczas sięgnął ręką, przeszukał. Nie było go. Może wypadł, jak przejeżdżaliśmy w brud rzekę? Pomyślał obojętnie i znowu usiadł na pniu. Marta zapytała głosem rozgorączkowanym. Czemu stoimy, Paweł? Niech koń trochę odpocznie, odpowiedział ze znużeniem. Zimno mi, a dokąd ta droga? Donikąd.